Chcę Wam opowiedzieć o wsi leżącej na ziemi kieleckiej. Zawsze ta wieś leżąca między Krakowem a Kielcami ciążyła ku Krakowowi. I byłam przekonana, że należała do zaboru austriackiego. Ale od twojej prababci dowiedziałam się, że oni byli pod zaborem rosyjskim. Ale zawsze ciążyli ku Krakowowi i posługiwali się gwarą, żywcem wyjętą z Wesela Wyspiańskiego. Gdzie ta wieś leży? Bardzo malowniczo położona nad rzeką Nidzicą, w dolinie właściwie rzeki Nidzicy. Jest to wieś, bodajże to się nazywa uliczna, czyli składająca się z jednej ulicy. Oczywiście centrum wsi był i jest kościół, a na jej końcu znajduje się dwór i zabudowania folwarczne należące do hrabiów krzyżanowskich. Opowiem Wam o czasach, kiedy tam znalazłam się po raz pierwszy, poznawszy w czasie studiów Asiu twojego dziadka. Zawiózł mnie przed ślubem, żeby pokazać Cudzynowice. I to był rok 1959. Jeździliśmy tam co roku na 2 tygodnie, bo dziadek pomagał im w żniwach, a ja gotowałam w kuchni dla 14 osób. W kuchni tak zwanej letniej, paląc węglem. Mój rekord to było 105 pierogów albo 80 naleśników. Plus zupa. Dlaczego ta wieś się nazywa Cudzynowice? Mój mąż twierdził, że to była wieś tatarska, ale ukazała się książka o Cudzynowicach oparta na źródłach i nie osiedlili się tam Tatarzy. Jest pewne, że to jest wieś stara, ale rysy tych ludzi faktycznie by wskazywały na to, twój dziadek zresztą też miał i twoja babcia, prababcia, wystające kości policzkowe i czarne włosy. I ksiądz nawet na kazaniu, gdy coś ludzie zbroili, to wykrzykiwał im od Tatarów. Dlatego Cudzynowice. Ja bym bardzo chętnie pojechała w pole, ale twój pradziadek powiedział, że ze mnie w polu nie ma żadnego pożytku. Tym bardziej, że tam się wiązało jeszcze wtedy ręcznie. I ja, gdy ja zrobiłam, ukręciłam powrósło, to i tak te stopki się rozpadały w trakcie ładowania na wóz. I dlatego, wiesz co, Dorotka, ty zostań w domu i nic więcej nie rób, tylko ugotujesz nam obiad, ale jeszcze opiekowałam się czworgiem, potem pięciorgiem dzieci. Także miałam co robić. Pot ze mnie spływał. Byliśmy raz u nich, bo mąż mi chciał pokazać, jak wyglądają u nich święta Bożego Narodzenia, i raz byliśmy w czasie Wielkanocy. Ja bezpiecznie siedziałam sobie w letniej kuchni przy ziemiu, a wpadło dwóch i mi litr wody wlali za biustonosz. Byłam zielana do suchej nitki. A myślałam, że mnie nie tkną. Mam nadzieję, że nie. A Teściowa powiedziała: ciesz się, widocznie im się podobasz. W ogóle wszystko, co się wiązało z tą wsią, było dla mnie egzotyczne. Wszystko. Na przykład to, że tam się nie je karpie, a ja sobie i mój mąż też nie wyobrażał sobie. No więc pojechał mąż do Proszowic
i kupił karpia. I to był jeden karp na całą rodzinę. Jedli śledzie, jedli dużo śledzi, już nie pamiętam jaką zupę, chyba grzybową. I choinkę przystrajało się tylko cukierkami. Na choince, no w tych latach, choinka uginała się pod ciężarem czekoladowych cukierków. Mój mąż, gdy przyjechaliśmy, przywitano nas i następnego dnia mój mąż, nauczony pracy w polu, powoził i umiał powozić koń, tak to się mówi, powozić końmi. I nie było ich aż do późnego popołudnia, przyjeżdżali do mnie na obiad. A ja w pole nie. Babcia pochodziła z tak zwanych gruszków. Jej matka, Kasia, z którą dużo czasu spędzałam, która mi opowiadała jeszcze o czasach pańszczyzny, ale to ona musiała o tym słyszeć z opowieści rodzinnych, że ekonom przychodził i wypędzał ludzi do pracy na pańskim. Krzyżanowscy mieli 900 hektarów, a najbogatszy gospodarz we wsi miał 6 hektarów. Ekonom przychodził, czy karbowy, i zalewał palenisko, żeby wypędzić kobiety w pole. Po porodzie, od razu następnego dnia, one szły w pole. Wielu było komorników i służby folwarcznej, którzy, no ja już, to znaczy tylko z opowieści. I służba folwarczna dostała po parcelacji po 6 hektarów. To był majątek. A mój teść dostał pół hektara, ale tam ziemia, czarnoziem. I tam postawili dom dla córki. Wybudowali dom dla córki i do dziś to należy do rodziny córki. Bieda straszna. O biedzie opowiadał mi teść, mówiąc o tym, że pierwszy raz w życiu jadł biały chleb, gdy miał 14 lat. Jeszcze twój dziadek urodził się w 1933 roku, jeszcze chodził przed wojną i w czasie wojny na pańskie pola i zbierał kłosy pszenicy, które młócili i z tego babcia mogła biały chleb upiec. Bieda była tak straszna, że mnie się to w głowie nie mieściło. Mięso jeszcze za naszych czasów. Jedzono tylko w niedzielę i jeden kogutek musiał starczyć na 10-12 osób. Twój tata i Jarek dostawali albo dzwonko, czyli serduszko, albo żołądek. Mężczyźni dostawali pałki. Ja dostawałam skrzydełko. Mężczyźni jedli pałki albo piersi. Kobiety jadły resztki, obgryzały kości. To się w głowie nie mieściło, jaka tam była bieda, ale oni już wtedy biedować nie musieli. Mimo tych czarnoziemów. No, ale oni mieli mało ziemi. Ale oni oszczędzali na budowę domu. Twój pradziadek, gdy się ożenił z Pelasią, czyli swoją prababcią, mieli 2 hektary ziemi. Nie, 2 morgi ziemi, czyli hektar. Dziadek postanowił wyjechać, bo chodzili tacy agenci po wsiach i namawiali te przeludnione wsie, to znaczy mężczyzn przeludnionych wsi, do wyjazdu do Ameryki. Tam się mówi Hameryki. I on zdecydował się, ale żeby wyjechać, trzeba było mieć pieniądze. Więc sprzedał morgę ziemi, a miał już 2 córki i wyjechał do Argentyny. To było przed I wojną światową. Tam pracował w rzeźni. I kiedy chciał wrócić, z bratem wyjechał. Kiedy chciał wrócić, wybuchła I wojna światowa. Przedłużył więc swój pobyt o 5 lat
jak żyła babcia w tak potwornej biedzie, babcia Pelasia opowiadała mi, że na przykład nie mieli prześcieradła. Więc spały te dziewczynki dwie na płachcie. Na słomie przykrytej płachtą. Do czego służyła płachta? Jako ręcznik, że gdy babcia rano się myła, matka ich, to wycierała się w tą płachtę. Później szła w pole, wyciągała spod nich płachtę i babcia Pelasia, śmiejąc się, mówiła, że słoma ją drapała w pupę. Kłuła w pupę. Babcia później wyciągała spod nich całą płachtę, bo w tejże płachcie przynosiła z pola zielone, nie wiem, czy mieli krowę, czy nie, przypuszczam, że mieli, żeby przynieść chwastów dla zwierząt domowych. Taka była bieda. Ale wróćmy do domu. Oni mieszkali w Lepiance. Cała wieś zresztą była, miała, w całej wsi stały domy z drewna lub z lepianki kryte słomą. I gdy dziadek wrócił z Ameryki, musiał pojechać do Warszawy i zamienić dolary. To już były polskie złoty, bo to już było po 18 roku. I wybudował pierwszy dom z cegły. Przez cały dom przebiegał korytarz, po lewej stronie i po prawej duży pokój i za tym pokojem duża kuchnia. Ale to byłby zbyt wielki luksus, więc połowę domu wynajmowali nauczycielowi, kierownikowi szkoły. A w drugiej połowie oni mieszkali. Ale jeszcze wam nie powiedziałam, że gdy twój pradziadek wrócił z tej Argentyny, to co rok prorok spłodził czterech synów. Już imion nie będę, pamiętam, ale nie będę wymieniała. I no i później Pelasia wyszła za mąż i też zamieszkała u nich. Jeden z kolegów dziadka, który również wrócił z Ameryki, te pieniądze trzymał do lat kryzysu w latach 30. i w ciągu jednego dnia, bo taka dewaluacja, wymiana pieniędzy, że się od razu powiesił z rozpaczy, bo tyle pieniędzy stracił. Za pieniądze, dzięki którym można było wybudować dom, to on mógł sobie kupić kurę. To mi opowiadała Pelasia. Pelasia była tak zdolna, a w Cuzunowicach tylko czteroklasówka istniała, że gdy skończyła cztery klasy szkoły podstawowej, nauczyciel, który zresztą u nich mieszkał, namawiał jej ojca, żeby uczył, żeby Pelasia dalej się uczyła, bo jest bardzo zdolna. Ale Pelasia musiała się zająć tymi czterema braciszkami. A już była panienką zresztą. No i została wydana za mąż, ale nie mogę powiedzieć, żeby bez miłości, chociaż w niej się bardzo kochał inny. Wyszła za mąż, za, mówiono na waszego pradziadka, panek. Był bardzo przystojny, ale bardzo biedny. Rodzice, on nie miał smykałki do ziemi, do gospodarstwa. Dali więc go do gimnazjum w Krakowie. Płacili za pokój, który on zajmował, w naturze. Mąkę, groch, ziemniaki. I niestety, no i z utargu za nabiał. U Żyda sprzedawali nabiał. Ale krowa im zdechła. I dlatego dziadek musiał wrócić na wieś. Deklamował, ale z gestami całą alpucharę. A wtem osłabnął, padł na kolana. Dziadek padał na kolana. Pięknie recytował. Bardzo był żądny wiedzy. Zawsze mnie pytał: Dorotka, a powiedz mi to, powiedz tamto. Bardzo inteligentny człowiek. Myśmy korespondowali. Miał piękny charakter pisma, pisał bezbłędnie,
ale gospodarzem dobrym to on nie był. A z czasem rozebrali ten dom z cegły i wybudowali za peweksowską cegłę. Wszystko było kafelki, wszystko było z peweksu. W czasach Gierka. Dzięki mnie mieli jako pierwsi we wsi czterospadowy dach, bo wszystkie były dwuspadowe, a potem już inni poszli. Później się wsi dobrze działo, dlatego za czasów Gierka. Oni wozili do Krakowa na tak zwany klepasz, ogórki, wszystko zawozili, kupił sobie wujek Żuka i zawozili na targ do Krakowa. I przywozili z jednego takiego wyjazdu tyle, ile wynosiła moja nauczycielska pensja. Jedna kuchnia zawsze była od parady u góry. Później twoja prababcia tam zamieszkała. A na dole taka podręczna kuchnia. Tamtej się w ogóle nie używało. Natomiast na dole był piec na węgiel i to się nazywało kuchnia letnia. To dla ludzi się robiło. I nastała moda zawieszania zasłon kolorowych, plastikowych takich, kwiaty, ale te kwiatki były wyeksponowane na ulicę. Natomiast piękny dywan, nazwijmy to w salonie czy w jadalni, zawsze był przykryty folią. W tymże pokoju tylko jedli goście, to znaczy dziadek, ja, a kobiety w kuckach na progu. Gdy moi rodzice im raz złożyli wizytę, mój ojciec nie mógł się z tym pogodzić, dlaczego te kobiety w tym gościnnym pokoju nie usiądą razem z moimi rodzicami. Nie. Tylko mężczyźni siedzieli, mój mąż i ja. Tak było. Jeżeli chcecie posłuchać, jak tam się traktuje kobiety, to mogę dużo powiedzieć. Moja teściowa... Mówimy o latach? Cały czas. 59, 60 i 70. Skończyło się nasze bywanie u nich w 80 roku, bo wtedy mój mąż, w którym obudził się Zef, bo z dziada pradziada, jego rodzina uprawiała rolę. I kiedy dostaliśmy 670 metrów działki w Gruszczynie, potem już w Poznaniu, to mój mąż, dla mojego męża tylko istniała ta ziemia i uprawiał. Tamtej ziemi było tak mało w okolicy, mówiono, bo ciągle dzielono w nieskończoność. Pola miały takie nazwy: Półmordze, Topolskie, Plebańskie, takie miały swoje nazwy. Hektar, to znaczy pół hektara, ale to jedziemy na hektar. Mówiono, że można, te poletka były tak malutkie, że można je obrobić widocami. Bardzo małe. Teren pagórkowaty, bardzo malowniczy. Jak skończyła moja teściowa? Ona rządziła, bez wątpienia, dziadek Stanisław, no nie można powiedzieć, że był pod pantoflem, ale ona zarządzała wszystkim. I, no ale się zestarzała, syn się ożenił, a babcia była na wycugu w kuchni. Bardzo ładny pokój. I babcia została odsunięta od rządzenia, od decydowania i czuła się z tym bardzo nieszczęśliwa. I babcia miała na szczęście emeryturę rolniczą, ale miała tak zwane dożywocie. Więc oni babcię żywili i podobno przynosiła jej na talerzu, czy tam talerz zupy, uchylała drzwi i mówiła mocie. Babcia się z tym nie mogła pogodzić, że ona nie wie, co się dzieje, ile tam zarobili na ogórkach, na które pole pojechali. Bardzo nad tym ubolewała i nie miała wesołej starości. No ale ona, bo tam się mówi, nie przygotowuje się do śmierci, tylko się zbiera.
Ja się też zbieram. I babcia się mówi, że będzie się zbierała, ale dożyła tych 93 lat. I powiedziała, rano wstała o 6 i mówi, wezwijcie pogotowie, bo ja się już zbieram. Poszła do łazienki, pogotowie ją zabrało i w pełni władz umysłowych, bo wyliczyła jeszcze lekarzowi przed śmiercią, ile ma wnuków, ile prawnuków. I umarła. Jak tam odbywają się pogrzeby, to wam mogę powiedzieć, bo byłam na nim. Tak. Starych ludzi, no niestety nie szanowano. On się będzie zbierał. Mój teść, no nie chcę tutaj nikogo oskarżać, ale taki zwyczaj. Wszedł, bo krowy weszły do Nidzicy. I wszedł do zimnej wody w marcu i wyprowadził te krowy i dostał zapalenia płuc. Ale wyszedł z tego. Gdy my przyjechaliśmy latem, to dziadek już się naprawdę zbierał, ledwo żył. Co się okazało? Myśmy zabrali dziadka do najbliższego miasteczka, wsadziliśmy go w naszą syrenkę, a po co tam, a po co to? Zawieźliśmy go do lekarza. Co się okazało, że dziadek ma dziurę w płucach. Dziadek siedział z przodu, a ja z chłopcami z tyłu. Dziadek, mnie tylko dziadek Mieciu powiedział, dziadek ma gruźlicę otwartą. A ja siedzę z chłopcami, którzy piją oranżadę. A dziadek mówi, dej mi się napić. No przecież dzieciom nie będę mówiła, że dziadek ma gruźlicę, ale już oczywiście powiedziałam tylko, że nie wolno pić. No i cóż, dziadek 9 miesięcy był w szpitalu i wyszedł z tej gruźlicy. Wyszedł, a już się zbierał. Już się zbierał. No i zmarł mając lat 70, ale to był wypadek. Właśnie, jak wyglądały pogrzeby? W zależności od tego, ile się zapłaciło na pogrzeb. Jeżeli się dużo zapłaciło, to ksiądz Oczkowicz się nazywał, który był wielkim autorytetem, bardzo chciwym na pieniądze. Mój mąż był ministrantem, odkrył, prezesem ministrantów był nawet, bo bystry chłopiec, odkrył, że on w mszale trzyma portret Hitlera, bo to był jednak polski kościół pod okupacją. Dla mojego męża to był szok. No, on już miał, bo 33 rok, on miał już 11 lat, wiedział, kto to jest Hitler. I on, jeżeli dobrze, i następni księża to samo, jeżeli za pogrzeb zapłacono godziwie, to fatygował się ksiądz do domu i zaprowadzał trumnę z nieboszczykiem, nawiasem mówiąc, trumna była otwarta. Przez 3 dni leżał nieboszczyk w domu. Twoja prababcia też. Przychodzili ludzie i wszyscy całowali nieboszczyka. Ale wasz tata, twój tata się zbuntował. Ja tylko babcię chwyciłam za rękę, a oni całowali, nie wiem czy w usta, ale w policzki. Później trumny się zamykało i szedł cały kondukt do kościoła, tam odbywała się msza. I później konie ciągnęły, nazwijmy to karawan z trumną, normalny wóz. I to mi się bardzo podobało, że zatrzymywał się przed domem, w którym mieszkał nieboszczyk czy nieboszczka, a na trumnie twojego pradziadka był jego kapelusz. I zapanowała moda, bo ci ludzie mieli tak zwany kompleks plebejusza. I krzyżanoscy mieli grobowiec. Później wielu ludzi powracało z Ameryki i budowali sobie grobowce.
Także moja teściowa, gdy przyjechała na pogrzeb syna, dziwiła się, Dorota, jak ty mogłaś w ziemi pochować Mietka? I w tej chwili są same grobowce. Dziadek, żeby sobie wybudować grobowiec, już gospodarstwo przekazał, więc kosił trawę na rowach, sprzedawał siano, żeby sobie kupić pustaki i wybudować grobowiec. Taki zwyczaj. Ale jeszcze wam powiem, jak tam traktowany, może o kościele. Stary kościółek, bodajże z XVI albo XVII wieku, drewniany. Ja też nie mogłam się pogodzić z tym, jak siadano, jak zajmowano ten kościół. Najpierw siedziały dzieci. Po lewej stronie był babiniec. Tam siadały tylko kobiety w chusteczkach. Teraz już tak nie wyglądają, ale to były tak spracowane kobiety, że widać było chude, zmęczone, wszystkie w chustach. Mężczyźni stali z tyłu w kruchcie albo palili papierosy na zewnątrz. A po prawej stronie, licząc, po lewej stronie, licząc, patrząc od ołtarza, no to ja na przykład, jak przyjeżdżałam, no to jako gość i to siedzieli tacy różni. Ksiądz, różni tam księża się zmieniali. Wszyscy postępowali jednakowo. I nie mogłam się z tym pogodzić, że no już pomijając to, że ksiądz sam zbierał, no wiadomo, że patrzył, ile kto daje. A pod koniec mszy w ogłoszeniach parafialnych wyliczał, ile kto dał na. A zawsze musi być, to wiem od jednego księdza, trzeba zawsze coś robić, żeby ludzie dali. Nowak dał 500 zł. Po tygodniu już tam Sobieraj dał 100 zł więcej. Zainteresowało mnie to, że książęca stodoła miała dziurę. I pytam, dlaczego brakuje desek? Bo Kowalski nie dał. I dlatego. Bo Kowalski nie dał. Ksiądz tak grzmiał w czasie kazania, wtedy jeszcze wygłaszane były z ambony, że właśnie wyzywał ich od Tatarów. O weselach wam opowiem. Gdy się pobili na weselu, no to też grzmiał i zupełnie słusznie, że się krew lała na tym weselu na przykład. Ksiądz był wyrocznią, ale to mi teś opowiadał, że zmarła kobieta, zostawiła dzieci i ten człowiek nie miał pieniędzy na, nie wiem, czy to było w czasie wojny, czy przed wojną, na pochówek. Więc oczywiście ksiądz nie przyszedł po nią, kazał sobie przywieźć do kościoła, a w ogóle to powiedział, jeżeli nie masz pieniędzy, to sprzedaj krowę. To mi mówił teść, który był w radzie parafialnej. Wiem, że ta rada się zbuntowała. Prababcia miała takie powiedzenie. Dorotka, mówię ci, co za dobry człowiek, tylko ją mo za nic. Byłam świadkiem, siedzimy w tym letniej kuchni, wpada kobieta skatowana, zapłakana, spuchnięta, przykucnęła na progu, a moja teściowa mówi, i co, ubił cię? Bo nie mówi się u nich zbił, tylko ubił cię? No ubił. No widzisz, bez słów oburzenia. A przeważnie baby były bite na środku drogi, żeby inni widzieli. Dla kobiet nie było litości. Kiedy była chyba w 8 miesiącu ciąży, ładowała na żuka worki, takie duże worki z ogórkami. Ja mówię, ona za chwilę urodzi i nic jej nie będzie. Tak mówił. I nic jej nie było. Nic jej nie było. A babcia, mówię ci, co za dobry człowiek.
człowiek, tylko ją Mozart. Natomiast na mężczyzn takich mówiono bitnik, albo że on jest jąkurny. Jąkurny. Liczyła się tylko praca fizyczna. Jak, a gdzie ta jakaś tam sąsiadka, do Nowej Huty oni się po wojnie przenieśli bardzo dużo. To była wieś przeludniona. To ja mówię, a gdzie ona pracuje? Ona nie pracuje, ona w biurze siedzi. Takie było pojęcie. Tam na przykład oni nie mieli ogrodu. Ja pytam ich, dlaczego wy nie macie ogrodu? To znaczy sadu, drzew owocowych. I takie mieli powiedzieć, szkoda ziemi. Więc przywoziła owoc babcia ze Skalmierza z targu, a no, chłopcy chcieli pić. Upały wtedy, bardzo upalne lata. Więc właśnie jeden z tych synów tego dziadka miał papierówkę. I mówi, Dorotka, przyjdź, pozbierasz sobie spady. I ja chodziłam tam i gotowałam dzieciom kompot. Dziadek miał mi bardzo za złe, że marnuje cukier. Ja mówię, no ale dzieci chcą pić. Jest woda w studni, a studnia była w sąsiedzkiej gnojownika. Dziadek był tak zawzięty na pracę, że no ja tam gotowałam i naprawdę byłam zajęta. A dziadek mi mówi, idź podwiąż pomidory. Ja mówię, ale chciałabym paliki. A to sobie urąb. Ja w życiu nie miałam siekiery w ręce. To sobie urąb. A jeszcze opiekowałam się cały czas dziećmi. Oni chcieli zawsze nad rzekę iść. A ja tu muszę obiad gotować. I raz mi się topił, bo była dziura. I tylko wasz tata podał mu rękę. Ja tylko krzyczałam. Podaj rękę Jackowi, bo mówił, że umie pływać. Guzik, prawda. Nie mogłam dojść do wsi. Pierwszy raz miałam, jak to się mówi, watę w kolanach. O, ja tam podżyłam, ale bardzo chętnie. Tam się piło niesamowicie dużo. A, to mi opowiadał twój pradziadek. Zdechła krowa. A trzeba wyradlić ziemniaki. Więc zaprzągł kobietę do radła. Ale ziemiarzyzna, ta marchew osiągała wielkość ręki. Wszystko, zboża były takie, żyto, pszenica, większe niż wzrost człowieka. Wszystko było wielkie, buraki cukrowe. I ona wyradlała te ziemniaki i nie mogła sobie poradzić. To lał ją batem. Lał ją batem. To widział mój teść. A jeszcze wam coś powiem o hrabiostwie krzyżanowskich. To mi babcia opowiada, no to było w dwudziestoleciu międzywojennym. Państwo krzyżanowscy przychodzili z niedalekiego dworu do kościoła. I pani hrabina krzyżanowska, mając ręce w rękawiczkach, podawała dzieciom do całowania. A moja teściowa, mała buntowniczka, nie pocałowała. I wtedy pani hrabina krzyżanowska zapytała, a czyjeż to dziecko nie pocałowało wielmożnej pani w rękę? O, chyba ktoś tam podpowiedział, czyje. Natomiast babcia miała te cztery klasy, bardzo dużo czytała, ale skąd książki? Od guwernantki z dworu. To było przed wojną. I ona potajemnie pożyczała książki i babcia po nocach czytała. Ale dziadek, mimo że taki żądny był wiedzy, strofował babcię, że marnuje naftę. A babcia naprawdę potrafiła dużo czytać. Trylogię całą przeczytała. No to, co tam guwernantka pożyczyła. Bardzo. Chciała zobaczyć morze. Twój tata do dziś żałuje, że nie zawiózł babci nad morze. Ona nie widziała ani gór, ani morza. Czyli całe życie na wsi. Całe życie na wsi. I
mój mąż zapragnął sprowadzić na jedne święta Bożego Narodzenia rodziców. O dziwo przyjechali, żeby zobaczyć, jak wyglądają święta. Teś do nas przyjeżdżał raz po raz. I wtedy przyjechali i w sam raz Jarek grał w orkiestrze Parada przy Domu Kultury. Mieli takie renesansowe stroje, przepiękne. To było wielkie widowisko w arenie. No i poszliśmy. Pięknie grają i oprócz tego jeszcze był balet. I te stroje stylizowane na renesansowe. Wyszliśmy i dziadek mnie pyta, a ile to kosztowało? Bilet. A ja mówię, dziadek, tani, tylko 10 zł. Gdybym wiedział, to bym nie poszedł. A widział swojego wnuka. Gdy oprowadzałam dziadka i chłopców, brałam do miasta, żeby dziadek zwiedził Poznań. No i zatrzymaliśmy się, teraz jest tam Alfa, w takim barku. I zafundowałam wszystkim podróżówce. To dziadek mi powiedział, jak tak się rządzisz, to się nigdy niczego nie dorobić. U nas, jemu się w głowie nie mieściło, jak można chleb smarować masłem i na to jeszcze coś kłaść. Więc tylko, albo tylko serkiem topionym, albo na suchy chleb tam wędlinkę. Zauważył, gdzie ja trzymam stary chleb. Ponieważ twoja prababcia piekła raz na 2 tygodnie chleb, twój dziadek był bardzo uczulony na czerstwy chleb. I dlatego nie zjadł sprzed 2 dni na przykład chleba. I ja miałam w kartoniku pod zlewem. Dziadek to wypaczył. Moczył ten wysuszony chleb w kawie, zwykłej kawie zbożowej z mlekiem i zjadał. Z szacunku do chleba. Z szacunku, tak. I z oszczędności. Ja wam powiem, jak wygląda religijność. No centrum życia był kościół oczywiście umysłowego. Chodzili do kościoła. To miało również dobrą stronę, bo wtedy ludzie się myli. I nie pili. Tak, do rano doszli trzeźwo. I dziadek też. Ja dopiero wtedy, jak się ogolił, umył głowę, założył garnitur. Dziadek był naprawdę, pokażę wam zdjęcia, przystojny. I szli do kościoła. Oczywiście do spowiedzi też przystępowali, ale nie słyszałam jakichś, no może się po cichu modlili. Nigdy nie było zbiorowej modlitwy. Nie, nie. Teściowa też. Co cesarzowego, to cesarzowi. No. Nigdy nie widziałam żadnego przejawów folkloru, mimo że to były lata 60. Nie, tylko te chusteczki. Ale kobiety chodziły w żakietach. Gdy ja przyjeżdżałam na przykład w garsonkach, to mi mówiono, że mam ładne ubranko. Ubranko. I w spódnicę, teściowa chodziła w spódnicy wąskiej i na to taki żakiecik i chustek miała bardzo dużo. Co jedna, to ładniejsze. Wyobraźcie sobie a propos traktowania kobiet. Te wszystkie kobiety były chude, bo przepracowane. Podchodzi do mnie i mówi, ty jesteś Mietkowo? I ja mówię, tak, tak, Mietek to mój mąż. On cię chyba nie bije, bo tak se dobrze wyglądasz. Ja mówię, nie, nie bije mnie. Takie było podejście do kobiet. Tam takie obrazki widziałam, że wraca kobieta z pola. Na plecach ma zoitkę, czyli niesie to zielone. Tu brzuch, bo w ciąży, obok dziecko, a mąż idzie. I niesie kosę. Mąż idzie przodem. Niesie kosę. Kobiety nie miały prawa, no bo jak już mówiłam, usiąść razem z mężczyzną do stołu. Nie. Mówię ci, mówię ci. Co za dobry człowiek, tylko ją za nic. W
wstawali dosyć wcześnie, śniadali. I wtedy zaczynała się dyskusja, na które pole pojadą. Czy na to polskie, czy na półmordze, czy na hektar, czy na plebańskie. I dyskutowali zajadle. I tak godzina 11. Argument było, a Nowocka już z Nowokiem pojechali. Matko Bosko, takie miała powiedzenie twoja prababcia. Matko Bosko, już inni pojechali, a oni dyskutują. I około 11 wyjeżdżali w pole. I wracali późnym popołudniem. Ja czekałam z obiadem. Kupili, słuchajcie, telewizor. Wtedy Zorro można było obejrzeć. Chłopcy siadają i czekają, bo będzie za chwilę Zorro. Dziadek przychodził, nie lubił, gdy ktoś nie pracował. Przychodził, wyłączał im telewizor, ale już dziadku, Zorro będzie za chwilę. Potem sobie zobaczycie. Siedzicie jak gnoje. Idźcie po krowy. No i cóż, wyłączył i koniec. Brałam udział w zmówinach. Oni, nie wiem, czy się kochali, ale byli sobie bliscy. I dziadek mówi, idziemy na zmówiny. Ja mówię, ale po co ja? Ale nie będziesz żałowała. Poszliśmy, młodzi siedzą z boczku, nie mają nic do powiedzenia. Ile dajecie za nią? W ogóle to ona miała brata przyrodniego księdza. I dosyć bogaci gospodarze. Więc ubili, ile ziemi dostali, ale chodziło, poszło o łąkę. A łąkę, tą łąkę tam. Nie, nie, łąki nie. Wychodzimy i ja wstaję, dziadek, babcia, Stasiu, wychodzimy na podwórze. A idzę! Tak nas idzę, czy idźcie sobie. Jesteśmy już przy furtce, a wracajcie. Wróciliśmy, usiedliśmy i jeszcze dalszy ciąg. Także wychodziliśmy dwa albo trzy razy. I dostała łąkę. Tak wyglądały zmówiny. I wtedy, oczywiście wszystko polewane było, tam było największe, powiecie Kazimierza Wielka, było największe spożycie alkoholu w całej Polsce. Tak pili, ale nie pili nigdy bimbru, ale pili. Kobiety rano szły do sklepu i biada nie przyniosły pół literka. I dobili targu i ustalili termin wesela. Wesela odbywały się zawsze w dwóch domach. Pan młody ubierał pannę młodą do ślubu. I wreszcie, dlaczego dwa wesela? Bo w domu panny młodej i w domu pana młodego, bo się pobierali, żeby ziemia była blisko. Cała wieś brała udział w takim weselu, ale przynosiły kobiety ileś set jajek, masła, kury, no oczywiście gospodarze wesela zabijali świnie. Brałam udział w tych weselach. Morze wódki, a na jednym weselu to ja byłam w ciąży z Jarkiem. Nie mogłam tego znieść. I te przyśpiewki, i to darcie. Co chwilę wjeżdżają potrawy ciepłe. Ja nie wiem, ile można zjeść. Orkiestra grała na przyczepie. Też schlana i raz na jeden spadł. I te przyśpiewki, no niestety znam tylko trzy. To tylko te trzy zapamiętałam. Starosto, starosto, nie bądź taki garus, czy pieniędzy ni mos, czy ci worek zarus. Albo mój Boże, kiedy Józef włożę ręce do kieszyni po stalowe noże. Albo teściowo, teściowo, nie drzyj sobie gęby, bo wezmę kamienio, wybiję ci zęby.
Więcej grzechów nie pamiętam. Na każdym weselu dochodziło do bujek. To mi opowiadano, że facet wziął na podwórku kosę i obracał się dookoła. Wszyscy ludzie pierzchali, bo by odcinął nogi. Ja byłam świadkiem następnego, to było w sobotę, następnej niedzieli ksiądz tam wygarniał im. Krew się lała. I morze wódki. Dziewczyna, która nie miała majątku, nie miała szans wyjść za mąż. Kiedy babcia twoja, prababcia wyszła za mąż, to przychodził jej chłopak, który ją bardzo kochał, kucał, bo dziadek też był przystojny, kucał, żeby się tylko Pelasi przyjrzeć. Dziadek był bardzo wściekły. Potem ten człowiek wyjechał do Stanów Zjednoczonych i słał po wojnie cały czas babci paczki, między innymi skrzypce dla twojego dziadka. Tam się walały na działce. To jakiś tam daleki krewny się nazywał Przebieracz z Czarnocina. On w młodości, a był bardzo przystojny, szedł do swojej ukochanej i chciał jej się oświadczyć. Spotyka sąsiada. A gdzie idziesz? A idę tam do tej, podał nazwisko, coś ty głupi, za Hamkę. Hamkę, bo miała nazwisko Hamka. Dają więcej. Ham się nazywała. Poznałam tę Hamkę już jako jego żonę. Zawrócił, poszedł do Hamki i się ożenił. Bardzo nieciekawa, a on naprawdę przystojny. Nieciekawa i wygląd, nie zachwycała swoim wyglądem i intelektem też nie, to moja teściowa opowiadała, jak wyglądały wesela w czasie jej młodości. Została zaproszona na wesele, wszystko już gotowe, ale nie ma panny młodej. Szukają i znaleźli na strychu. Powiesiła się, bo kochała innego. Jak wyglądały wesela? Jedli z misek drewnianymi łyżkami. Teściowa mówiła, że się tak brzydziła, bo jakieś tam kluski z masłem były. I ci pijani chłopacy, jak teściowa mówiła, osmarkani, sięgali do tej wspólnej miski i jedli. Tak wyglądały wesela. On sobie znalazł na Śląsku przepiękną dziewczynę, starsza od niego i biedna. To było straszne. Jak taką biedną mógł sobie wziąć? Ja też byłam biedna. Moja teściowa zawsze mówiła, wiesz co, ona też taka biedna. Ja wiem, mamo, to chyba masz na myśli mnie, bo też. No ja faktycznie nic nie dostałam. Ale harowałam jak wół na półtora etatu, ale nieważne. I wesele odbywa się we wrześniu, 60 km od Cuzynowic. Zawieźli nas autokarem. W kościele pierwszy raz zobaczyłam zjawiskowo piękna. Wróciliśmy przemarznięci z kościoła, a oni w takiej chatynce małej mieszkali. Wesele pod namiotem. Tak zawiewał wiatr. Ja byłam w szpilkach, ale na szczęście byłam przewidująca. Zabrałam skarpetki, więc wyglądałam w szpilkach i w skarpetkach. I w sukience, którą sobie specjalnie uszyłam, no podali rosół. Przynieśli duże wesele w kociołku. Ale aż nalali i zjedliśmy rosół, był już zimny, bo tak zimno. No i później podali oczywiście tak na talerz nakładali karkówkę, ziemniaki i kapustę. Obok mnie siedzi pan adwokat z Krakowa. Myśmy już byli na ty i wyobraźcie sobie, ja szukam noża, nie ma noża. I ja mówię, Tadziu, czy ty masz nóż? Nie, ja też nie mam. Patrzymy, jak sobie ludzie radzą. Tak
łyżką przytrzymują i szarpią tę karkówkę widelcem. No i co? Myśmy byli głodni. I to był taki śmieszny obrazek, jak tu ten pan adwokat, och, ach, z hrabiów pochodzący z Ukrainy. I ja, i jemy, bo jedliśmy, bo byliśmy głodni. Wesela odbywały się, ja wam mówiłam, w dwóch domach. Więc do godziny 12 w nocy było, a o 12 przyjechał po nas autobus i nas zawiózł na hektar, bo to było z parcelacji, dlatego się do dziś tam mówi na hektarze. I tam był dalszy ciąg wesela. Natomiast kiedy Zbyszek się żenił i miał pannę w sąsiedniej wsi, to państwo młodzi jeździli. Trochę byli na jednym weselu, a trochę w jej wsi. A dlaczego tak? Noży nie było? Właśnie. No i no, Suzynowic, nie wszyscy byli zaproszeni na to wesele. I pytają mnie, jakże ci się podobało wesele. Ja mówię, no doskonale. Piękne wesele. Ale mówię, mam tylko jedno zastrzeżenie. Dlaczego nie podano noża? Coś ty głupio, żeby się pozabijali? Tam się chodziło, nie było nawet Matyld, tylko się chodziło do chlewa z potrzebą albo za chlew. Ale najlepiej do chlewa, bo to szkoda, to nawóz. Sikali za przeproszeniem w chlewie, w oborze albo w chlewie. I później postawili sobie ten piękny dom. Łazienka przepiękna, podwieszany sufit, naprawdę, nigdy się tam nie załatwił mój teść. Dalej chodził do chlewa, ale przyjechał do Poznania i przyjechał bez zapowiedzi do nas. Ale mówi Dorotka, myśl, to było nasze pierwsze mieszkanie dwupokojowe w bloku. Mówi, jak się tacie podoba nasze mieszkanie? A on mówi, bardzo mi się podoba, tylko jedno mi nie pasuje, że my chodzimy do chlewa, a u was to za ścianą od kuchni. Ale nie miał wyjścia niestety dziadek. Nie miał wyjścia. Jest to jakaś żelazna logika. A na weselach jak to rozwiązywali? Jak był namiot rozstawiony? Nie, to był wychodek. Był wychodek. Tam jakieś gazety leżały. Był wychodek. A kto się upił, to był wrzucany nad chlewikiem w słomę albo ksiano. Odbywały się na wsi wesele. I oni to mieli swoją nazwę. No w każdym razie scena była z desek oddzielonych powrozem. I się płaciło za seryjki. Kapela grała, między innymi wujek Stefek bardzo ładnie grał na trąbce. I płaciło się, ten, który poprosił cię do tańca, musiał zapłacić za seryjkę. Za trzy melodie. I potem wszystkich spędzano i dalszy ciąg zabawy. A cała wieś dookoła tego powroza, który oddzielał i patrzyła. No byłam proszona też. Te deski były nierówne, te moje obcasy wchodziły. Makabra. I za seryjki. Tak. No, więc to była jedyna rozrywka. Albo kiedy odbywało się wesele, większość proszono, a reszta patrzyła przez okno. To wesele odbywało się w garażu. A były oczepiny, takie stałe elementy, tak jak teraz? Nie, były oczepiny, tak, były. Były oczepiny. No i kiedy ja byłam w ciąży, ja nie mogłam tego wysłuchać i wcześniej poszłam, przykryłam się pierzyną, bo nie, myśmy jechali całą noc, bo to było w ciągu roku. Na chrzcinach Zbyszka się spiłam. Pierwszy i ostatni raz w życiu. Byłam chrzestną. Jechaliśmy całą noc i odbywa się przyjęcie z okazji chrzcin. Piją wódkę z sokiem.
podchodzą do mnie wszyscy mężczyźni i śpiewają. Na soch sesno niech zyje, niech zyje, niech zyje, niech się z nami napije, napije, hej. Więc ja się wzbraniałam, a teściowa pilnowała. A pijzę, bo dziecko się nie będzie dobrze chowało. No i ja piłam. Po pół kieliszka, ale piłam. I kiedy wyszłam z pokoju, stwierdziłam do sieni, że ściany są mi bardzo miłe. I żeby uniknąć wstydu, mój mąż zaprowadził mnie do tej letniej kuchni na dół, a tam były kwoki z kurczętami. I tam mnie zamknął. I tam mnie zamknął. Dla wyczerpienia. Na wódkę, tylko w pijanym widzie, zrzucałam z półek sklepowych alkohol. Wszystkie butelki leciały. No a potem mnie zaprowadził do sypialni i spałam w jednym łóżku z teściem, który też już miał człowiek. Taki folklorek. A na tym weselu ta kapela, to co to za kapela była? W sensie składowo. Nie. Że trąbka, ale trąbka co jeszcze? Trąbka wiodła prym. Mhm. Trąbka, no bęben musiał być. Skrzypce były, to pamiętam. Więcej nie pamiętam. Akordeon? Tak, był jeszcze akordeon. I oni grali, trzeba przyznać, że z dużą werwą. A jak dzieci traktowano? Ajdze! Jak ja się bałam o moje dzieci. Ajdze! Nic się im nie stanie. Kiedy mężczyzna sobie popił, to pijokowi nigdy nic się nie stanie. Pijokowi. Dzieci wychowywały się same, co tu dużo mówić. Kiedy ja tam wyparzałam, pojechałam z tatą, który miał roczek, butelki wyparzałam i tak dalej. Ajdze! Chodź, jak byli starsi. Babcia wracała z obory z mlekiem. A chodźcie, takie cieplutkie mleczko. Pili. Prosto od krowy, no przecedzone przez ścierk. Mleko było podstawą, bo gdyby wypili mleko, to by nie było sera, a gdyby nie było sera, to co by jedli? Bardzo oszczędnie żyli. Ja tam zawsze w ciągu 2 tygodni chudłam, a nie byłam gruba, ale zawsze sobie 3-4 kilo schudłam, bo naprawdę się tam napracowałam. I to byłam jedyna miastowa, jak to się mówi, która cokolwiek pomagała. Bo te, które przyjeżdżały z Nowej Huty, to tylko szły na Niedzicę się opalać. A ja pracowałam. Tak. A czy jakieś przesądy babcia jakby stosowała? Nie, wiesz co, tego nie. Nie spotkałam się z żadnymi przesądami. Nie, ani zbyt gorliwą religijnością, chociaż nie wiem, co w ich duszach grało. Do kościoła chodzili bardzo. Nie zdarzyło się, żeby w niedzielę nie poszli do kościoła. Tylko wszystko się kręciło wokół jednego tematu. Walki o byt. Tam naprawdę panowała bieda. W dodatku jeszcze sobie rają, spaliła się stodoła po zbiorach. Już nie powiem, kto był posądzany, kto palił papierosy. I wyobraźcie sobie, a pod stodołą piwnica się znajdowała i tam były zapasy ziemniaków, warpi i tak dalej. To wszystko się spaliło i wtedy, to było w czasie okupacji, mój dumny, panek na niego mówili, mój teść z moim mężem, dzieckiem, pojechali do dworu z prośbą o wsparcie jako pogorzelcy. I pan Krzyżanowski zalecił ekonomowi, ażeby dał ziemniaków sobie rają. Oni pojechali furką. I dał im ziemniaki. Okazało się, że to były, one były przemarznięte. I jak teść się zorientował, jak przyjechał do domu,
czy już tam, nie wiem. I mój mąż mówił, że pierwszy raz widział ojca płaczącego. Bo wiesz, i duma urażona, no i bieda. I bieda. Tam w Czworakach, to mi siostra Marysia opowiadała, no w jednej izbie cała rodzina, a co znajdowało się pod stołem? Prosie. Hodowali prosie w tej izbie, w której mieszkali. Kury to gdzieś tam na strychu. Mój teś mi opowiadał, że całe jego dzieciństwo i młodość, podczas jego dzieciństwa i młodości, żeli sierpami. I pojawiły się kosy. Nie używali kus, czy kos. Dlatego, że za dużo wytrząsają ziaren z kłosów. I dalej żeli sierpami. Długi czas. Wiązali ręcznie i mucili ręcznie, ale później sobie sprawili manesz, w który zaraz sobie wkręcił nogę wujek Stasiu i miał zmiażdżoną stopę. Tak. Natomiast pytałaś, jak o dzieci dbano. Twój dziadek miał tu straszną bliznę, bo mu wujek, który był tylko 8 lat od niego starszy, przyłożył mu rozżarzonym pogrzebaczem. I dlatego miał tutaj szramę i nie miał wskazującego palca, bo wkręcił sieczkarnię. No, sieczkarnię. Nie dbano o dzień. To znaczy jakoś, ej, tam nic mu nie będzie. Jeszcze coś chcecie, bo... Chyba wyczerpaliśmy. Chyba tak. Bardzo dziękujemy. Ja chyba też.